przez muzykę, przez to, że gram. Spotkałem bardzo dużo miłych ludzi, zwiedziłem dużo miast, zakątków jakichś krain. Bardzo to było dla mnie duże przeżycie. I tak w ogóle bez muzyki, bo muzyka jest wszędzie, na przykład śpiew ptaków, nie, jakiś szum lasu, jak tutaj nieraz słyszymy, to bez tego, jakby było wszystko ciche, to człowiek myślę, żeby jakoś nie przeżył. To ja jak byłam na czwartej może klasie podstawówki, to już byłam też 4 lata w szkole muzycznej. No i mój brat został zapytany przez moich rodziców, czy on też chce właśnie grać na jakimś instrumencie. No to powiedział, że on do 2 szkół nie będzie chodził. To albo ta, albo ta. A ja jako mała dziewczynka z koleżankami chodziłyśmy po kolędzie i robiłyśmy jasełka, więc zaczynałam zarabiać troszkę pieniążków. No i pewnego razu, jak brat zobaczył sakiewkę pełną pieniędzy, no to stwierdził, że też zacznie grać na jakimś instrumencie, żeby mi dorównać w sensie finansowym. No tak to jest. Jeśli się tam jakiś bierze ciężar, na przykład jakiś instrument lub też nawet do jakiegoś klubu sportowego lub inne zajęcia dodatkowe, no to pobiera to trochę czasu z dzieciństwa, no ale w dalszym życiu się przydaje. Początki były trudne, muszę powiedzieć. Ale się rozwinął później, już chyba stwierdził, że to jest dobry kierunek i że powinien się rozwijać w tym, co potrafi. No, no i tak zaczął. Pracy z Eurydem, no, nie mogę inaczej wspominać, jak ogromną przyjemność i satysfakcję, gdyż jest on kolejnym przykładem ucznia, który właśnie no, dokonał ogromnego rozwoju w czasie, kiedy właśnie uczył się pod moim kierunkiem. Na początku to nie było, muszę powiedzieć szczerze, nie było widać jakby talentu. Ale pracę jakby sam od siebie, to dużo właśnie mu to dawało. A teraz właśnie chyba doszło, nie wiem, to może się wyrównało, wcześniej tego nie było widać, ale talent ma chyba, jest jakby powyżej, przychodzi to wszystko, tej pracy, którą musi wkładać w ćwiczenie. W 2 ostatnich latach to już naprawdę już został, można powiedzieć, gwiazdą ogólnopolską. Rozpoczęło się to od festiwalu w Mławie w styczniu ubiegłego roku, gdzie zdobył Grand Prix, główną nagrodę, najlepszy ze wszystkich kategorii, jakie tam były. Potem międzynarodowe spotkanie w Sanoku, pierwsza nagroda, następnie we Włoszech, w Lanciano i tu już zaczęły się takie wspaniałe naprawdę sukcesy, bo nie tylko pierwsza nagroda, ale Grand Prix w Lanciano, pierwsza nagroda i Grand Prix w Wiedniu. Potem wygrał międzynarodowy taki festiwal bardzo poważny w Przemyślu. A ostatnim tym jego wyczynem niesamowitym rzeczywiście i tutaj właśnie o tym parę słów o konkursie internetowym powiem. W międzynarodowym konkursie internetowym w Serbii, w Belgradzie, do którego zgłosiłem nagrania 3 uczniów, nagrane w naszej sali koncertowej.
Severn zdobył nie tylko tam pierwsze miejsce, ale okazał się najlepszy ze wszystkich kategorii i zgodnie z regulaminem w takim wypadku właśnie otrzymał tytuł mistrza świata. Tak, muzyczny, internetowy mistrz świata w dyscyplinie akordeonu, pokonując właśnie 143 konkurentów. 143 uczestników było w klasie akordeonu. Staram się z każdego jakiegoś tam akordeonisty lub kompozytora, co mnie zainspiruje, jakoś zaskoczy, no to staram się z tego jakieś brać nauki. A jeśli chodzi o muzykę taką współczesną, akordeonową, to nie za bardzo ją lubię, ponieważ jest mało melodii w tym, a przez jakiś tam moment, chwilę można posłuchać, ponieważ jest ciekawa, ale przez na dłuższą metę to nie bardzo. A najbardziej to lubię z własną siostrą, ponieważ się rozumiemy i bardzo fajnie się gra. Zawsze do rodziny, jak jeździliśmy, to właśnie z instrumentami i próbowaliśmy coś tam razem, a że ze słuchem było tak, że woleliśmy grać tak słuchowo szybciej niż z nut, no to jakoś tak szło, że rodzina sobie śpiewała, a my dogrywaliśmy im tam melodie różne. Przez te wszystkie lata jakoś ćwiczyłem, osłuchiwałem się z klasyką, więc tak teraz chciałbym się coś dowiedzieć o muzyce rozrywkowej, ponieważ na przykład w jazzie są różne skale, nieskale i to jest potrzebne, dajmy na to, do improwizacji czy czegoś. Ja nigdy nie miałem jakichś tam podstaw z tego w szkole muzycznej, ponieważ jeśli chodzi o konkursy, to preferowana jest muzyka klasyczna i właśnie w tej muzyce się kształciłem. Ale teraz zobaczymy, jak to będzie na Akademii i jeśli pójdę. Tylko jest problem, ponieważ nie mam własnego instrumentu. Staram się jakoś zagrać na ten instrument, ale jest ciężko, ponieważ idąc na akademię jakoś tam jest wymagane, że musi być własny instrument, ponieważ na akademii może jeśli mają, to są tak, w takim stanie, że to nawet nie wydobywa się dźwięku z tych instrumentów. To jest instrument Virginia Sirius Millennium. Bardzo wysokiej klasy, ale to nie jest mój instrument. On kosztuje bagatela 75 tysięcy złotych. Ten kapelusz nie jest tylko mi do grania potrzebny. Chciałbym, najważniejsze jest dla mnie, że Państwo tutaj przyszli na ten koncert, ale przy okazji chciałbym puścić ten kapelusz, jeśli Państwo mogą albo chcą, nie chcą.